Dobry wieczór, pani Iwonko. Dobry wieczór. No muszę pani przyznać, że cudownie pani wygląda. Zwróciła Oczywiście. Pani uwagę wszystkich osób na widowni. Czego to zasługa? Wiesz co, ja mam teraz taki dobry czas tak naprawdę. Ja bardzo przepracowałam sobie te wakacje. Po pierwsze tak naprawdę schudłam parę, umówmy się, że parę kilogramów, ale nie tak, wiesz, z powietrza, tylko naprawdę zapracowałam sobie na to. Bardzo mało jadłam, odpowiednio oczywiście, odpowiednie diety stosowałam, dużo ćwiczyłam, więc jakby zajęłam się sobą. Zawsze zajmowałam się psychicznie, teraz zajęłam się sobą jeszcze więcej fizycznie i stąd od razu wiesz, no jest lepsza sylwetka i lepiej się czuje i wszystko, ale też się świetnie czuje w nowej fryzurze, więc może to wszystko razem. Czyli tak naprawdę zmiany. Tak. Czy to było związane z nową edycją Tańca z Gwiazdami? Oczywiście, że tak, że przecież fryzurę zmieniłam na dzień przed programem. O, proszę no bardzo. Oczywiście. Czyli no, pani chciała nas zachwycić po prostu nowym wyglądem. Tak, chciałam po prostu. Nowa edycja, nowa ja. Pani Iwonko, a właśnie te wszystkie zmiany, które kobieta podejmuje w sobie, czyli właśnie odchudzanie, czy też trzeba to wszystko najpierw przeanalizować w głowie, żeby dojść do tego, że ja czuję, że mam jakiś problem ze sobą? Wiesz co, ja uważam, że wszystko, co robimy w życiu, to trzeba sobie w głowie przeanalizować. Bo to, że ktoś nam coś powie, to, że nas ktoś o coś poprosi, to, że nam poradzi, to nic jeszcze nie znaczy, bo dopóki my sami czegoś tam nie zrozumiemy, to my nic nie zrobimy z życiem. I to nie chodzi mi tylko o odchudzanie, ale w ogóle o wszystko. Mhm. To my musimy chcieć, po pierwsze, i w naszym sercu, i w naszej głowie coś zrobić. Czy się odchudzić, czy przytyć, czy się nauczyć czegoś, czy cokolwiek. To wszystko jest w naszej głowie, a ponieważ źle się czułam w tamtym ciele, musiałam to sobie, wiesz, w swojej głowie przerobić, bo dlaczego o tym mówię? Ponieważ kiedy rzeczywiście przerobimy to w swojej głowie, mamy siłę, żeby to zrobić, bo jeżeli ktoś nas tylko o to prosi, to oczywiście po tygodniu odpuścimy. Dokładnie. Ja też miałam okazję być świadkiem, jak pani dość często też reaguje na komentarze różnych osób właśnie pod między innymi naszymi rolkami wspólnymi i też mnie zastanawia to, czy tacy ludzie też trochę mają wpływ na takie podejście kobiety do życia. Hejtujący? Nie. Ja myślę, że nie, wiesz, bo gdyby mieli tak bardzo ci ludzie wpływ, mało tego, ja nawet uważam, że może inaczej, żeby było. To, co mówią hejterzy, moim zdaniem nie ma kompletnie w ogóle znaczenia. Dlatego, że tamci ludzie nie są autorytetami. To są osoby, które moim zdaniem w większości przypadków są nieszczęśliwi, smutni, źli. I nazwę to, no niestety czują się gorsi od nas i dlatego to robią, bo ktoś, kto jest szczęśliwy, radosny, czuje się dobrze, nie hejtuje drugiej osoby, nie ma takiej potrzeby w ogóle, żeby to robił, bo jest sam dowartościowany i wie, co znaczy. Więc te osoby moim zdaniem nie przyczyniają się do końca, bo oczywiście robią ci przykrość jakąś, bo to nie mówię, że tak gładko przechodzi, czasami jest ci, wiesz, przykro, jak czytasz jakąś tam absolutną głupotę w internecie, czasami pozwalam sobie na jakąś dyskusję z tymi osobami, ale wiesz co, czasami mnie to dziwi, ponieważ wiem, że te osoby w innych okolicznościach przyrody by podeszły i robiły sobie ze mną zdjęcia. Dokładnie, właśnie chciałam to też powiedzieć, bo zauważyłam, że też ludzie cały czas wymagają od osób, które są właśnie znane, występują w telewizji, a sami niekoniecznie wymagają od siebie. No wiesz, czasami jak wchodzę na strony tych osób właśnie hejtujących, nie wiem, właśnie ostatnio stwierdziłam, że nie będę wchodzić, bo taką daję, zwracam uwagę na nich, może oni tego właśnie chcą, żeby tam wejść. A tu się okazuje, wiesz, jakaś pani, która no nie mówię, że źle wygląda, ale no umówmy się, że nie jest jakimś idealnym na przykład przykładem, nie wiem, super szczupłej sylwetki, a sama komuś wytyka, że ktoś jest grubszy, no to proszę cię, no to śmiech. A myśli pani, że to jest też spowodowane tym, że obserwują panią od tylu lat, od ponad 20 w Tańcu z Gwiazdami, no nie oszukujmy się, czasu nie zatrzymamy, a jednak cały czas gdzieś doszukują się tych porównywań do innych albo do pani sprzed lat. Wiesz co, nie wiem, w ogóle ten temat hejtu, powiem ci tak, on jest mi taki trochę też nieznany. W sensie ja nie jestem psychologiem, żebym wiedziała, dlaczego to się dzieje, czemu to się dzieje. Myślę, że wiele osób zżera zazdrość i to najnormalniej w świecie, że jestem 19 rok w programie Taniec z Gwiazdami. Mało tego, uważam, że w miarę możliwości, jak na swoje lata,
trzymam się dobrze, w miarę możliwości dobrze wyglądam, w miarę możliwości również głowa moja pracuje i logicznie myślę i mówię. I to może ludzi tak naprawdę wkurzać chyba, tak mi się wydaje. Ale muszę pani przyznać, że pani potrafi zawsze wszystko powiedzieć pięknie i z klasą. Ojejku, dziękuję. Nie, już tak bardzo pięknie może nie. Ale wiesz co, ja czasami, jak powiedziałam, ja trochę współczuję tym ludziom, bo to są naprawdę bardzo smutni i nieszczęśliwi ludzie. Pani Iwonko, więc ten temat zostawię, jeszcze tylko wrócę do edycji Ostatni. Tańca z Gwiazdami. Tak. Tak, 15 edycja, wow, co tu się działo? Pierwsza 40 w pierwszym odcinku, no tu już chyba jednak poziom no, wysoki, wyższy niż 14, co? Wiesz co, właśnie o tym rozmawialiśmy, że na dzień dobry nie ma słabego tańca. Tutaj nikt nie zatańczył słabo, nawet rzeczywiście osoby, które od nas teoretycznie dostały najmniej punktów, to nie był to zły taniec. To był porównywalnie dobry taniec, tylko no musimy jakoś zróżnicować, no nie możemy dać wszystkim, wiesz, dziewiątek i dziesiątek, ale no spodziewam się naprawdę, że ta edycja, ale wiesz, to mi to cieszy, bo te edycje w ogóle, z edycji na edycję wszyscy tańczą coraz lepiej, po prostu Polska tańczy, słuchajcie. Dokładnie i też zauważyłam, że sami artyści, którzy biorą udział w Tańcu z Gwiazdami, czy to aktorzy, czy piosenkarze, czy influencerzy właśnie, sami zaskakują siebie, że jednak coś potrafią i gdzieś tam dusza tancerza jest w nich. Tak, i nawet zauważ, że mi się podoba, że nawet ci, co uważają, że nie umieli tańczyć, a tu raptownie widzą, że im coś tam wychodzi. Dokładnie. Ja nawet tu wspomnę o Piotrku Świerczewskim, który nie jest artystą, ale jest sportowcem. Jak ja zobaczyłam na jego twarzy uśmiech, że on był sam zadowolony, że mu poszło. Piękny moment w jego życiu, piękny. No i Vanessa, która dostała 40 punktów, no wow. Wow, rzeczywiście zrobiła wow i no nie mogło być inaczej. Pierwszy odcinek, może nie powinniśmy aż tak tymi dziesiątkami, wiesz, rozrzucać je na lewo i na prawo, ale nie dało się inaczej. A na czyj występ będzie pani czekać w drugim odcinku? Właśnie na Vanessę? Nie, w dalszym ciągu na wszystkich. No, okay. Nie wyróżniam nikogo. Dobrze, pani Iwonko, więc w takim razie bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. I do zobaczenia za tydzień. Do zobaczenia, dzięki. Dziękuję bardzo, do zobaczenia. Zobaczenia.